Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama przyjechali na niecodzienne wydarzenie do leśnictwa Wierzeje w Nadleśnictwie Piotrków Trybunalskim. Wraz z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem oraz prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko posadzili młode drzewa w ramach trzeciej już edycji ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew Sadzimy. Ponad 18-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 z Kurowic do Ujazdu został oddany do użytku. Dzięki temu trasa z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego została już zmodernizowana, a kierowcy mogą korzystać z jezdni o podwyższonym standardzie. To droga na tym odcinku niezwykle wyczekiwana. 11 tysięcy pojazdów poruszających się dziennie tą drogą, to już świadczy samo za siebie, że jest to droga potrzebna i naprawdę cieszę się bardzo, że możemy ją dopiąć do końca. Bo stara droga była bardzo zniszczona i uciążliwa dla naszych mieszkańców i niebezpieczna. Kilkadziesiąt wypadków rocznie to był standard na tej drodze. Cieszymy się bardzo, że Urząd Marszałkowski tutaj za tego zarządu zrealizował tą inwestycję, jakże ważną. Marszałek Grzegorz Schreiber zainicjował w Popielawach w gminie Rokiciny nowy pilotażowy program Bezpieczna jazda w Łódzkiem Senior za kierownicą. Jest on skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego powyżej 60 roku życia. Program jest adresowany do osób z prawem jazdy. Został podzielony na część teoretyczną i praktyczną, które mają przypomnieć zasady ruchu oraz przećwiczyć je na torze. Senior za kierownicą to hasło, za którym będą kryły się zajęcia przygotowane przez nasze wardy przy współpracy z policją. Mam nadzieję, że Państwo na to pozytywnie odpowiecie, że uda się nam to zorganizować i jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców naszego województwa. Bolimowski Park Krajobrazowy, jeden z najciekawszych i najpiękniejszych, należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, obchodzi swoje 35-lecie. Powstał w 1986 roku. Przez jego teren przepływa rzeka Rawka, która na całej swej długości blisko 100 km jest rezerwatem przyrody. Znajduje się tu także Park Romantyczny w Arkadii i Pałac w Nieborowie. Powykręcane blachy samochodów, ranni ludzie i potrąceni piesi. Z takim scenariuszem ćwiczeń mierzyli się łódzcy strażacy oraz ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Ćwiczeniom przyglądał się odpowiedzialny za służbę zdrowia wicemarszałek województwa Piotr Adamczyk. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzad@centrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem telekomunikacja do Biura Obsługi Klienta w Zgierzu, ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzad@centrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem operator kamery do Biura Obsługi Klienta w Zgierzu, ulica Lechonia 2, kontakt telefoniczny 512 100 520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli biznesu, zarówno tego najmniejszego, jak i nieco większego, do zapisywania się do udziału w forum gospodarczym, które odbędzie się w naszym mieście 19 i 20 października, w niebyle jakim miejscu, bo w zrewitalizowanym obiekcie Starego Młyna. Zapisy w zasadzie są bezpłatne, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziemy na stronie forum.zgierz.pl i potem już system nas poprowadzi, co mamy dalej zrobić. Także raz jeszcze bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby, które są związane z biznesem.
Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty? Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy z Gierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców. Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza wydarzenie ma skupiać przedsiębiorców różnych branż, ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. Święto Przedsiębiorców. Zgierskie Forum Gospodarcze. 19 i 20 października 2021 roku. forum.zgierz.pl Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy dziś poniedziałek. Przyjemnością Państwa zaproszę na kolejne wydanie programu lokalnego. Zaczynamy serwisem informacyjnym. Powiemy dziś m.in. o... Manifestacja cywilnych pracowników policji. Jakie mają żądania? Oprócz podwyżek, chcielibyśmy, żeby nas dopisali do ustawy o policji. Oraz mieszkańcy doczekają się przejścia dla pieszych na Zgierskim Kuraku. Uważam, że się przyda starszym osobom, tak? No bo dla niektórych za daleko, żeby iść. Przechodzenie przez jezdnię nie na przejściu dla pieszych zawsze wiąże się z ryzykiem. Jest to szczególnie niebezpieczne w nocy, a zwłaszcza teraz, kiedy coraz szybciej robi się ciemno. Co w sytuacji, kiedy spadnie śnieg, a warunki na drogach będą jeszcze gorsze? Przechodzenie przez tak ruchliwą drogę nie jest najlepszym pomysłem. Póki co nie ma innej możliwości. Na drodze krajowej nr 91 na odcinku przechodzącym przez osiedle Kurak są zaledwie dwa przejścia dla pieszych, oddalone od siebie o ponad kilometr. Jedno znajduje się na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej 1 Maja, drugie na ulicy Łódzkiej za wiaduktem, czyli niemal na granicy Zgierza i Łodzi. Zapadła decyzja o powstaniu przejścia dla pieszych na ulicy Rudnickiej. Jeżeli chodzi o termin realizacji, oczywiście musimy najpierw podpisać umowę, a jutro dopiero otwieramy oferty, także nie wiadomo, kiedy uda się rozstrzygnąć przetarg, czy uda się wyłonić w ogóle wykonawców. Natomiast w momencie, kiedy wyłonimy wykonawcę, kiedy będzie podpisana umowa, od momentu podpisania umowy czas przewidziany na realizację tego przedsięwzięcia to jest 10 tygodni. Natomiast co w ramach tej umowy będziemy robili? Mianowicie wybudujemy około 80 metrów chodnika. Samo przejście, wyznaczymy przejście przez jezdnię. To przejście doświetlimy, no i oczywiście pojawi się w tym miejscu sygnalizacja. I to jest to, co będziemy w ramach tego przedsięwzięcia robili. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z decyzji, która według nich powinna zapaść dawno temu. Jestem tutaj mieszkańcem tego bloku. Moim zdaniem przejście jest bardzo potrzebne, ponieważ najbliższe przejście jest oddalone około 200 metrów, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy właśnie takie rzeczy jak właśnie galerie zakupów. To moim zdaniem, tak jak wspominałem na początku, świetna inicjatywa. Jest potrzebne ze względu na to, że jak mówię, ja tędy chodzę do pracy i bardzo często ludzie po prostu przechodzą koło stacji benzynowej po prostu na, że tak powiem, na dziko, żeby się dostać na osiedle, ze względu na to, że przejście dla pieszych jest dopiero przy światłach tam. Jest to duży kawałek, że powiem, dla osób na przykład, którzy mają tu działki czy cokolwiek, to oni mają, mówię, przejście dla pieszych tu i następne jest przy następnych światłach. Także jest to naprawdę bardzo długi odcinek drogi bez przejścia dla pieszych. A mówię, dużo osób tu czy na działki, czy tu do bloków, po prostu przechodzi na dziko i może dojść do wypadku. Uważam, że się przyda starszym osobom, tak? No bo dla niektórych za daleko, żeby iść tak naokoło. Znaczy, na pewno kierowcy będą narzekali, no bo mają tutaj światła, zaraz to będą musieli znowu hamować. No ale no, nie da się pogodzić, tak? Wszystkiego, no. Mówię, piesi na pewno skorzystają, właśnie tutaj mieszkańcy tu. Na kierowcy, no to jak, no wiadomo, tak? No będą nieszczęśliwi. W porze jesiennej i zimowej trzeba zachować szczególną ostrożność. Według policyjnych statystyk najwięcej pieszych ginie w wypadkach drogowych od października do końca lutego, co stanowi 64% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Cywilni pracownicy policji domagają się podwyżek. W piątek rozpoczął się ich protest. W ten sposób chcą wyrazić symbol sprzeciwu przy pomijaniu ich podczas podwyżek uposażenia funkcjonariuszy.
piątek w całym kraju pracownicy cywilni policji zaprotestowali, chcąc wywrzeć tym samym wpływ na rządzących, twierdząc, że zarabiają niezwykle mało, a minister pominął ich przy rozdawaniu podwyżek. Do protestu przyłączyli się również pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Przede wszystkim wzrost wynagrodzeń, które będą pokryte z środków spoza ustawy modernizacyjnej. Wzrost wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2022 roku w kwocie 1500 zł brutto doliczonych do uposażenia zasadniczego. Wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 roku w kwocie 1000 zł brutto doliczonych również do uposażenia zasadniczego. Również mogą być to środki z ustawy modernizacyjnej, corocznej waloryzacji kwoty bazowej na poziomie co najmniej wskaźnika inflacji, czego do tej pory nie doświadczamy, przeprowadzanie ponownego wartościowania stanowisk, ponieważ w tej chwili nasze płace są spłaszczone. Prawie wszyscy w tej komendzie zarabiamy tyle samo, najniższą krajową, bez znaczenia, czy jest to pani sprzątaczka, czy sekretarka, czy specjalista. Chcemy, aby został wydłużony czas wysługi z 20 do 40 lat, ponieważ my, pracownicy cywilni, pracujemy 40-50 lat. Dopisanie nas, pracowników cywilnych, do ustawy o policji. Usystematyzowanie kwestii dodatków funkcyjnych dla kierowników lub samodzielnych stanowisk cywilnych oraz stałych dodatków motywacyjnych dla szeregowych pracowników. My, proszę Państwa, nie mamy żadnych premii. My mamy po prostu swoją pensję i pracodawca nie ma żadnego sposobu, żeby móc nas w jakikolwiek gratyfikować po prostu. Dostajemy pensję i to jest wszystko. Nie mamy premii, nie wiem, kwartalnych, rocznych, półrocznych. Nadanie uprawnień pracownikom cywilnym policji do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu odpowiednio 15, 20 i 25 lat, tak jak jest to wśród funkcjonariuszy. Płatne nadgodziny rozliczane w systemie kwartalnym. Zwrot kosztu dojazdu do pracy oraz wzrost dodatku za wieloletnią pracę do 35%. Ubrani na czarno na znak protestu pracownicy policji zblokowali przejście dla pieszych tuż obok komendy przy ulicy Długiej. Choć pracują razem z funkcjonariuszami, nie ma ich w ustawie o policji. W tym dokumencie jest mowa o policyjnych psach, policyjnych koniach i ani słowa o pracownikach cywilnych. Proszę Państwa, od wielu, wielu lat zarabiamy śmieszne pieniądze. Nasze wynagrodzenia oscylują głównie przy najniższej krajowej i wreszcie chcielibyśmy zostać docenieni przez naszych rządzących, zauważeni oraz przede wszystkim, oprócz podwyżek, chcielibyśmy, żeby nas dopisali do ustawy o policji. Pracownicy cywilni stanowią około 20% wszystkich osób, które zatrudnia polska policja. Parafrazując pewien obrazek z postaciami z Toy Story, moglibyśmy powiedzieć ziemniaki, wszędzie ziemniaki. Właśnie to warzywo było motywem przewodnim zorganizowanej wczoraj kartoflady, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Dowiedzmy się jednak czegoś więcej. Okres jesienny to nie tylko znacznie krótsze i chłodniejsze dni, ale przede wszystkim czas, kiedy natura pod postacią zbóż, owoców i warzyw dziękuje nam za wiosenną i letnią pracę nad ich utrzymaniem. Jednym z najpopularniejszych warzyw jest ziemniak. Nie wchodząc w specyfikację uprawy tej rośliny czy sposobu jej wykorzystywania w kuchni jako składniku wielu dań, zobaczmy, jak wykorzystywano kartofla w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu. No to jest nasz tradycyjny coroczny piknik, który organizujemy w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury. Ziemniak jest tematem numer jeden, głównym bohaterem wszystkich zajęć, które tutaj będą organizowane. Zaczynamy tradycyjnie od takiego poranka filmowego, a potem przenosimy się do ogrodu, gdzie będą różne konkurencje sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne i całość zakończymy ogniskiem, pieczeniem wspólnych kiełbasek i ziemniaczków. Jak widać, atrakcji dla dzieci nie zabrakło, szczególnie, że pogoda dopisywała cały dzień. I jak widać, nie tylko pogoda. Cieszy nas fakt, że organizuje się najmłodszym grzanom takie rozrywki w przestrzeni miejskiej w okresie jesiennym, kiedy znacznie mniej czasu spędza się na dworze. Anna Jantar w jednym ze swoich utworów śpiewała: nic nie może przecież wiecznie trwać. Ten krótki fragment mógłby opisywać to, co wydarzyło się w ostatnią niedzielę w Buczku, gdzie dotychczasowa zwycięska passa MKP Boruta została przerwana przez lokalny klub Orkan. Spadek z pozycji wicelidera tabeli na czwarte miejsce boli, szczególnie kiedy trafia się na rywala, z którym dotychczas nie udało się wygrać na jego terenie. W niedzielę Orka Buczek podejmował MKP Borutę. Dość szybko, bo już w 15 minucie meczu, pokazując, że nie jest łatwym rywalem.
Wtedy padł pierwszy strzał wymierzony przez Bartłomieja Madeja. Kolejne dwie minuty później oddał Norbert Drygier. Wynik 2-0 otrzeźwił Zgierzan, którzy pierwszego gola strzelili dopiero przed przerwą dzięki podaniu Michała Madeja do Aleksija. Bramka wyrównująca padła w 55 minucie, ponownie dzięki Aleksijowi, którego po raz kolejny wsparł Michał Madejski. Załamanie nastąpiło w 70 minucie na korzyść gospodarzy. Mimo zmiany części zawodników Boruty i stworzeniu kilku dogodnych sytuacji bramkowych nie udało się zmienić wyniku meczu. Nawet chwilowa przewaga liczebna w doliczonym czasie gry w postaci obecności bramkarza Zgierzan w polu karnym rywali. A już 16 października kolejny trudny mecz dla Zgierzan, którzy tym razem podejmą na zgierskim Mosirze RKS Radomsko. W najbliższych dniach wciąż musimy liczyć się z niskimi temperaturami za dnia oraz porannymi przymrozkami. Dodatkowo pojawią się przelotne opady deszczu. Dotychczasowy napływ chłodnego powietrza ze wschodu dobiegnie końca. Do naszego kraju zaczyna wkraczać chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii. Po bardzo słonecznym weekendzie już jutro przyjdzie pogorszenie pogody. Spodziewać się należy przelotnego deszczu. Chłodno, bo tylko 11 stopni. W środę podobnie. Należy także spodziewać się niewielkich opadów deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy już tylko 10 stopni. A odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. W czwartek moglibyśmy spisać pogodę z środy, bo będzie niemalże identyczna. Słupki rtęci wskażą 10 stopni powyżej zera. W nocy spodziewane są przymrozki. I to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego już w środę o 16:30. Miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzad@centrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem telekomunikacja do biura obsługi klienta w Zgierzu, ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzad@centrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem operator kamery. Do biura obsługi klienta w Zgierzu, ulica Lechonia 2, kontakt telefoniczny 512 100 520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15.